Urodziłem się w Ceja de Selva, po hiszpańsku, to jest jakby drzwi do Puszczy Masońskiej, za góry Andów, z drugiej strony stolicy Limy. Miasto to się nazywa Huanuco, na obrzeżach Huanuco płynie przez nią rzeka Huallaga i przy rzece Huallaga tam urodziłem się. Dzieciństwo spędzałem tam, bawiąc się przy rzece z moimi kolegami. A grupa etniczna, która tam mieszka, to są grupa Quechuas, ale to jest specyficzny język Quechua, który tam się rodził. Tam jest kultura Manos Cruzadas, która już zaginął, ale która istniała kiedyś tam w Peru. Moja rodzina nie należała do rodziny bogatych, nawet nie zaliczyło się do klasy średniej. Po prostu byliśmy jakby z tej najniższej klasy społeczeństwa w Peru. Tym bardziej z powodu babci, większość z nas ma rysy indiańskie, a ponieważ jak wiemy, w całej Ameryce Północnej, Środkowej, Południowej, mieszkańcy z innych tych landów, Indianie, to są bardzo mocno zdyskryminowani. Kiedy pamiętam, zawsze babcia, czy mama, czy ludzie, kobiety, które otoczyli mnie, chcieli ze mną zrobić takiego białego człowieka, który po prostu nie jestem. I starali mi się jak najlepiej wychować tym wszystkim, żeby w życiu miał mi dobrze, ale sądzę, że tędy nie jest droga, żeby człowiek, bo musiałem udawać kimś, o którym nie jestem, pomimo, że pochodzę stamtąd, jestem prawie większość mojej krwi jest krwi indiańska. Indianie, którzy chodzili do szkoły, to tak nawet oni się bali chodzić do szkoły z tego powodu, że jak ktoś powiedział nie czystym hiszpańskim, tylko takim akcentem indiańskim, to cała sala się wyśmiewała albo pokazywali, no, że nie umie, że nie pokaza. To po prostu sądzę, że takie rzeczy przeważa bardzo mocno w psychice takiego człowieka i później jak on rośnie, zawsze jest jakby nieśmiały, zawsze po prostu odepchnięty i jego życia w takim miejscu nie należy do dobrych po prostu. Wtedy padają, powiedzmy, w alkoholizmie, który jest bardzo łatwo, czy w jakichś innych nadużycie. I tak ich życie się toczy w bardzo smutny sposób. Będąc dzieckiem, bardzo często z kolegami wybieraliśmy się do tej puszczy, bo była blisko.
tam gdzie po prostu ludzie nie bawiliśmy się jak wszyscy dzieciaki, budowaliśmy tam swoje małe domki, gdzie się schowaliśmy, wylądowaliśmy tam, uciekając od miasta, od dociwnych kolegów, które powiedzmy dokuczyli nam z powodu, że jesteśmy tacy Indianie, że nie mamy to, ale że nie mamy tamto, bo oni mieli na przykład bardzo lepsze zabawy, czy jakieś tak. A my byliśmy szczęśliwi w tej puszczy, bo tam mieliśmy wszystko. Czy jak byliśmy głodni, wyrwaliśmy owoce. Tak po prostu mieszkaliśmy. Czasami miałem czasy takie żalu, takie, że po prostu dlaczego tak się urodziłem. Bo parę razy byłem upokorzony, parę razy po prostu z tego powodu, że na przykład powiedzmy podobała mi się dziewczyna, która była biała, czy w ogóle jakiś tam miała jakiś status społeczny. To nie było mowy, żebym w ogóle miał szansę z nią się spotykać. Mogło mi się skończyć bardzo źle dla mnie, jeśli chodzi o moje zdrowie, powiedzmy. Po prostu takie były zasady. To znaczy takie zasady, które nie były pisane nigdy, ale istniały. Że do pewnego miejsca, na przykład jak się wchodził do kina, to w ogóle były miejsca przeznaczone takich, wiadomo było, że tam po prostu nie możesz siedzieć. No. Bo z tego powodu, że nawet sam ten człowiek, który pilnuje tego kina, mówi, proszę pana, to po prostu bez proszę pana w ogóle brał ci wyrzucił, no, że to nie jest twoje miejsce, to jest miejsce dla innych ludzi po prostu. Bardzo dużo zdjęć. To jest moja mama, mój tata, synem i córką. Całą rodzinką. To też mama w Zakopanie. A, to domki na obrzeżach miasta, gdzie mieszkałem. To jest kapliczka, tam w miejscu, gdzie urodziła się moja babcia. Moja babcia. Moja babcia. Ostatnie dni moja babcia w domu. Dzwonię. Halo? Dobrze, tylko jak się umawiamy? Słuchaj, wiesz co, jakbyś nie zdążyła w ogóle cokolwiek, ja 25 mam występ w Cytrynie. Przed wyjazdem jest o godzinie 20, jakby coś. Tak. No to tam możesz mi to podać, jak chcesz, bo ja tam będę i tak po prostu stamtąd jadę, nie? To już będę miał tam walizkę, wszystko może i ja pakuję od razu. No. No to lepiej, tak. No lepiej.
To jak to oczywiście wiesz, że po południu jest zawsze. Dobra. No, no dzięki, sorry, cześć, baba. To co ja bardzo pamiętam jest tak, że są zwierzęta małych owadów, dużych, jakieś co chodzą, małe świnki, ci małpy, które tam latają. Po prostu wszystko to daje dźwięk, szum liści, różnych drzew, które rośnie, woda, która płynie, w ogóle wszystko daje dźwięk, jest ciągłym dźwiękiem, takim, ale ukajający dźwięk, gdzie na przykład po jakiejś sławie potrafiliśmy się położyć gdzieś tam, gdzieś koło drzewa, tylko w tych domkach, albo w tych domkach sobie budowaliśmy, czy zrobiliśmy i zasnąć, nie patrząc, która godzina jest i to, co się dzieje, po prostu zmęczony. I później, jak było za gorąco, po prostu rozbierać się i skoczyć do rzeki, żeby pływać i namoczyć się. To są piękne wspomnienia, ja jestem bardzo szczęśliwy z tego. Dostałem stypendium do takiej elitarnej szkoły w Limie, gdzie uczyli się dzieci niektórych z dyktatorów, jak Somoza. Kończyłem tę szkołę. Później dostałem się na uniwersytet i w trakcie studiów dostałem stypendium, żeby przyjechać. Miałem do wyboru prawie 10 państw. Wybrałem Polskę. Wszyscy się spytają dlaczego, ale ja sam nie wiem. Przyjechałem tutaj. Zaskakiwało mnie różne rzeczy, które mi tam opowiadali. Straszyli mnie, że to jest kraj komunistyczny, że tutaj nie mogę myśleć o religii, bo mi będą zamykać, jakieś tam wysyłają mnie do obozu, jakieś tam na Syberia, że nie wolno nosić krzyż, że tutaj ten, w ogóle to wszystko, co tam powiedzieli, to po prostu było nieprawda. Totalna nieprawda. Tamto społeczeństwo było czyste. Było szczególnym społeczeństwem, że nie wszędzie jest takie społeczeństwo. To właśnie było to niespodzianka, które mi życie darowało, przyjeżdżając do Polski. Halo? No, to ja mogę podać, jakby pani mogła pisać, tak. To jest Mirko Fernandez. Przez K Mirko, przez K Fernandez. E od Ernesta i Z od Zofia na samym końcu. No, małpa wp.pl. To znaczy pani nie zna, bo to jest ceremoniał z ludów mieszkających w Puszczy Amazońskiej. I to jest bardzo ważny ceremoniał, bo to jest ceremoniał, który oni robią, żeby nie zapomnieć kim są, kim byli.
się wstydzić, że na przykład mogę wejść, gdzie po prostu mogę i chcę. Nie ma tak, że na przykład idę gdzieś, bo na przykład do filharmonii, czy do teatru i od razu ludzie, wiesz, oczywiście się patrzą, bo jestem inny, ale nie w takim sensie despektywnym, że po prostu czego ten człowiek tu chce. Gdzie to jest twój? Nie, mój. Aha, to ja myślałam, że to... Przecież to jest na szynce, na każdym mikrofonie. Wiesz, to jest mój ojej, ja bym... Wiesz, ja mam psy. Teraz nie uczyłeś, że to są rozwiązane. No wiesz co, zaraz zostawię plecak na twoje. Taki... Założę białe spodnie, nie do tego. Ale jeśli z białej koszuli to nie. No to kto mówił? Co? Miałem sobie kompleksów z powodu, jak mnie traktowano, powiedzmy, w Peru czy coś takiego, a tutaj wszyscy biali. To ten szok pierwszy to był tak, że nie umiałem się jak się zachowywać. Tym bardziej, że ludzie na przykład gnali do mnie z pytaniami, z różnymi rzeczami, które po prostu ja nie widziałem, jak reagować. Czy oni to robią rzeczywiście szczerze, czy jak to, nie? To może być, nie? Nie uprzedziłeś mnie. Maski! To może się oczyścimy najpierw. Przypadek, o którym miałem, powiedzmy, w Bydgoszczy, pamiętam, jak byłem na obozie na pierwszym roku, jak dopiero studiowałem języka polskiego, bardzo mało mówiłem jeszcze, że stałem na przystanku autobusowej i stała obok mnie taka pani z takim małym dzieckiem. W pewnej chwili ta pani kręci się i nie wytrzymała i podchodzi do mnie. No i dzień dobry panu, mówię tak, proszę bardzo, niech pan się nie obraży, mówię, ale czy mój syn może dotykać pana? No to jest bardzo dziwne pytanie. Ja mówię, no proszę bardzo, ale dlaczego? Nie wie pan, mówię, my Indianie widzimy tylko na filmach. I on chce pana dotykać. No i proszę bardzo, dałem rękę i dziecko mi dotykał i był całkowicie szczęśliwy. Ale to nie było na przykład złośliwe z jej strony, że po prostu coś takiego, bo nigdy nie wiedział takiego człowieka. To było z ciekawości, powiedzmy, z czymś takim jakby zachwytu trochę, czy zdziwienie, nie? Że coś takiego istnieje. Nie? Dzieci czasami dotykają, o żywy, mówią. Nie? I po prostu, ale to mi nie przeskaza, nie zrobiłem, że w życiu gorsze czy źle. Po prostu to jest ich ciekawość. Nigdy nie widzieli takiego człowieka, to nie jest złośliwy, po prostu nie jest złośliwy. Chodzi o to też, żeby się nie porównywać z nikim, żeby pozwolić swojemu ciału na wypoczywanie, na ruch swobodny, płynąć z muzyką, dużo się uśmiechać. Trochę popracujemy może z głosem, zobaczymy jak tutaj ta energia popłynie. Chciałabym się przedstawić zespół Tomek Gumiński i Mirko Fernando Sanchez. Tak. Nogi bardzo mocno, stopy przylegają do ziemi, kolana są lekko ugięte. Rytm muzyki poruszać, właściwie pozwolić. Przyjechał tutaj, nie miałem zamiar zostać w Polsce, miałem zamiar skończyć swoje studia i wyjechać z powrotem do kraju, nie? Gdzie się urodziłem, ale życie tak się potoczyło, że po prostu te wszystkie marzenia moje, to znaczy nie tyle są marzenia, te moje obawy, te moje wstydy związane z kim ja jestem, będąc w Polsce, zmieniły się totalnie, bo tutaj mogłem się zrealizować takim jak ja, na wściśnie jestem takim